Kilkudziesięcioosobowa grupa ochotników zebrała się, aby uporządkować teren leśnego cmentarza ewangelickiego w Młynach Piekarskich w gminie Dobra. Jest kilkadziesiąt sztuk, że tak powiem. Im więcej, tym lepiej, bo wtedy i czas, i środki są mniejsze i szybciej jesteśmy w stanie to miejsce przywrócić pamięci okolicznej społeczności. Wójtka Węczyna Jan Nowak rządzi gminą nieprzerwanie od 27 lat. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość prowadzi zmiany w kodeksie wyborczym i przeforsuje dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, to będzie oznaczało, że także on pożegna się z urzędem. To myślę, że to jeszcze nie jest decyzja, to jest zamiar, jaki miałby się spełnić i wtedy to pewnie byłaby już decyzja ostateczna, natomiast na tą chwilę tak jeszcze nie jest. Inspirujące wystąpienia ekspertów, ponad 20 miejscowości oraz tysiące przejechanych kilometrów. Tak właśnie wygląda trasa Erasmus Plus busa. We wtorek 28 marca bus wypełniony po brzegi wiedzą odwiedził ZSRCKP w Kaczkach Średnich. Nauczycieli poprzez wyjazdy na różnego rodzaju mobilności zagraniczne, gdyż program Erasmus Plus właśnie promuje tego typu wyjazdy. Miejscy radni zadecydowali o przystąpieniu do opracowania programu rewitalizacji dla gminy miejskiej Turek na lata 2016-2023. I kiedy projekt musi być zamknięty? Pierwszy etap, czyli opracowanie diagnozy, mamy już za sobą. Dziś Rada uchwala uchwałę o przystąpieniu do opracowania programu rewitalizacji. W niektórych turkowskich szkołach zabrakło dziś nie tylko frekwencji uczniów, ale też nauczycieli. Oddział Związku Nauczycielstwa Polskiego informacji o strajku nie chce jednak potwierdzić. Tylko zwolnień nauczycielskich jest dużo mniejsze. Z drugiej strony to rozbicie na ten system 4-4 jest korzystne dla dzieci, dlatego że we współczesnym świecie dziecko, wbrew temu co tutaj było sugerowane, musi samo się nauczyć bezpieczeństwa. To przechodzenie ze szkoły do szkoły jest żadnym problemem. Już w tym roku Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich staje się uczelnią wyższą. Dużymi środkami ubieganie się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o status uczelni wyższej. A to nie ukrywam, że mieliśmy wsparcie z Komisji Europejskiej. Tutaj też wspierają nas instytucje przy Komisji Europejskiej.